Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Tavern Manager Simulator. No i proszę Państwa, no, zostawiłem tutaj już z barmanką, już tam z kelnerkami, z kucharką, to wszystko, cały ten przybytek, no i kuźwa, no i tak jest syf i bajzel. Ale widzę, że wszystkie kotlety zniknęły, więc dobrze. Więc jakoś tam sobie radzą. Dobra, musimy tutaj ogarnąć ten temat, bo no gdzie ja byłem? No na fajku byłem, no oczywiście, że tak. A karczma funkcjonowała. No ale za to, wiecie, my tutaj to sobie zaraz postawimy wszystko i doprowadzimy karczmę do stanu używalności. Natomiast, jeżeli chodzi o kwestie związane z naszym zadaniem, no to tutaj już tylko 3 browarów brakuje do tego, żeby to zadanie wykonać, no ale 15 sztuk winunia. Tak się zastanawiam, czy dostawić te stoły, cholera, w tej sali szlacheckiej. Nie wiem, czy to by nam zwiększyło liczbę gości, no bo tam w sumie są 2 stoły. Kuźwa, dopiero co wziąłem. Eś, ty panie, no to jest nie do przerobienia, no. Dobra, weźmy stołki. Dobra. Aha, tutaj, jeszcze jeden. Dobra, mieszek tu leży. No weźesz to. Chyba 2 były. Aha, jeszcze gościa muszę stąd wystawić. No, no chodź. I fru. Proszę bardzo. Dobra. No i mamy to. A, jeszcze brudny kibel, no dobrze. Pewnie tutaj złodziej też nam wpadł, znając życie, no bo jak mnie nie było, no to... To nie widziałem. No, dobra. Kibel ogarnięty, dzięki wielkie, fajnie było. Myślę, że można by pomywaczce wody donieść, bo na pewno nie ma. A jak nawet ma jakimś cudem, to pewnie ma mama. Dobra. 44. Ja pierdzielę, ile tu jest brudnych naczyń. No dobrze, lecimy z tym koksem dalej. Donieśmy kucharce. Jeżeli chodzi o browarek, to widzę, że już tutaj jest to ogarnięte, natomiast jeszcze musimy w takim wypadku winunio. Porąbiemy drzewo. Wait. Dobra. No i dajmy kucharce. Najpierw tutaj. Niech zupy nam nagotuje. I jeszcze dam pod ten. Pod grilla. To później będzie kotlety ogarniać. Steki. Gotujesz? Nie gotujesz? A, to one pewnie głodne są. A mają pyłek. Ha. Dajmy tej, która nie ma. Wiecie co? Nie, zostawię te 2 pyłki. Domówię 10. W ogóle zobaczmy, czego brakuje. Aha, 5 browarów, dobra. To tu niech będzie, załóżmy, 15. Kiełbas niech będzie 19. Tutaj mamy. Tutaj mogę zdyszkę wziąć. Winunio niech będzie 14. Sera jeszcze. Chociaż nie, no sera to na razie nie. I jeżeli bym dał tutaj... ile mogę? A niech będzie tak. No i znowu tyle zamówień. Kto chce... Dobra, zupa jakaś tam leci, okej. Ta już... O, masz. Wypiła całą wodę. Donieśmy jej, bo tam jeszcze 20 naczyń jest do ogarnięcia.
Myj, dziewczyno. Zupki. No, ale kotletów nie ma. Ale zupa już jest gotowa, to niech nam tutaj ogarniają temat. Jestem bardzo ciekawy, co tu się... Dobrze, wystawmy zupę, bo szkoda ognia i w takim wypadku ja jej jeszcze doniosę wody, bo ma 10 warzyw na kolejną zupę. Ty poczekaj, najwyżej koń się zesra, to posprzątam. A tamta niech wykorzystuje jeszcze palenisko. Teraz odbierzmy zamówionko. Proszę bardzo. O, no i się nie zesrał. Taki miglanc. Dobra. Nakarmy te nasze wróżki, źróżki, a niech mają. No jeszcze coś tam na zapas zostało. No dobrze, no dobrze. Tu pilne zamówienie widzę na kiełbasę. Trzymaj. No, trzymaj no. Jeszcze te steki nieszczęsne. O, ale już są porobione. Dwie zupy, jedna kiełba. Zobaczmy na sali szlacheckiej. Jeden, aha, dobra, dwa sery, dwa winunia. Będę pierwszy. O. I chodźmy do stołu wróżek, bo tam widziałem, że coś tam leży. No właśnie. Nie wiem, z jakiego względu tutaj to leży. Ale ser to ja bym tutaj ogarnął może na ten stół. Co wy chcecie? Jedna zupa, jedna kiełba, jeden stek. To już chyba wróżki obsłużą, nie? Tak mi się wydaje. Dobrze, co my tam dalej jeszcze byśmy mieli? Stoły do posprzątania, no to już sobie dziewczyny to ogarną. My cały czas walczymy, jeszcze 11 sztuk winunia. Z tą szlachtą całą to... Ktoś tu... Aha, czekają. Stolik taki dwuosobowy. Wiecie co? Dokupmy tych stolików. Eleganckie. O! Jest dla 4 osób. Słuchajcie, to ja bym wziął. Taki dwuosobowy i taką czwórkę. Proszę. Gościu! My nie mamy czasu, no. Jak tam zupy? Wiecie co, ja mogę to wystawić. Tylko, że ja teraz warzyw nie mam, żeby zagotować nowej. Ktoś by chciał zupę? Nie, kurwa, jak zwykle. Jak ja coś na tacy trzymam, to rzadko się zdarza, żeby ktoś tego chciał. Ajajaj, dobrze, weźmy tutaj... mebelki. I czy ja już mogę zamawiać, czy ja muszę poczekać, aż on... O, mogę zamawiać? Czekajcie, zasoby. O, muszę poczekać, aż on wróci. Ale to szybko wraca, także możemy wstrzymać się tutaj z bólami. Aha, czyli to nie tak. Nie, dostawa. Dobra. I teraz tak, znowu bym warzyw zamówił, ze 20 może. Tutaj nam mięso zeszło, to z 15 sztuk tego mięcha. Tutaj już bym 12 sztuk sera zamówił. Ile mamy browara? 19. To z 11 może. Do równego rachunku. Ze 3 kiełby, o. I o, w ten sposób. Sru.
Może jeszcze ogień pod paleniskiem tutaj kotła wytrzyma do czasu dostawy. Mamy zamówienie specjalne. Co z tym? Kuźwa, czemu oni nie są obsłużeni? No, do cholery. To ja tu dbam o reputację, a pracownicy mi sabotują. Dobrze, co tu się dzieje? A, tu jest konsumpcja, okej. Okay. Ktoś zupę? Proszę, proszę bardzo, tu zupa. I co tam jeszcze by chcieli? Kiełbachy, steki. Dobra, a ktoś jeszcze zupę by chciał? Tak. Dobrze, ogarniajmy to, bo to przecież... tu zupa. Ktoś stek? Nikt steka nie chce? No to... laski bez laski. Proszę, browarek dla pani. A ktoś tam jeszcze chciał piwo? O, tam. I kiełba. Proszę bardzo. Aha, o, tu się przesunęła ściana to przy tej rozbudowie. No to dobrze. Tu jeszcze jedna kiełbasa. Czy ty, dziewczyno, weźmiesz tam, obsłużysz w końcu? No to nie wiem, co... O Jezu, się dziewczyna z kiełbasą zaplątała. No. Albo w kiełbasie. Dobra, hono, hono. O, ta już wodę zużyła znowu. Tutaj Midlands przyjechał. Kurwa, totalnie o nim zapomniałem. Zaraz, czy my zdążymy jeszcze? Woda, cholera. No i koń nasrał, no eś ty. Proszę gotować, może jeszcze zdążysz na tym, co masz. A tu? No też jeszcze da radę. Pilne zamówienie. Okej, dobra, widzę. Dwa steki. A czekajcie, nie mam na stole tutaj? Mam. Dwa steki. Uwijam się jak w ukropie. Aha, bo my tu chcieliśmy jeszcze dostawić te stoły dodatkowo, więc proszę uprzejmie. Może w ten sposób? No nie wiem. Myślicie, że to dobry pomysł jest? Skuźwa, jak to się... Przecież ja nawet nie kliknąłem. A może tak? No może tak. Tam podsuńmy. O. Natomiast tutaj mam jeszcze taki oto stół. I tego bym może w ten sposób umieścił. Jak to tu stoi? A, cholera, może być problem z dojściem. Świecznik to bym chciał od drugiej mańki. No, chyba teraz będzie dobrze. No, zobaczymy. Nie chcę zagracać środka sali. Co ona tam? Kuźwa, to pilne zamówienie. Ja tak czułem, że ona tak zrobi, że poleci do tamtego stolika. Masz. Żryj. No dobrze, więcej szlachty będzie, to może więcej winunia się uda. Ja pierdzielę, co za mogiel. Dobra. Jeszcze dwa browary w takim razie. I zupka. To już doniosę. Dobra, ci obsłużeni. Zamówienie specjalne, coś na sali szlacheckiej mamy. Okej, dobra, tam full zamówienie będzie ogarnięte.
Z tym mieczem trzeba byłoby się przespacerować, drodzy państwo. Może w kolejnym odcinku nam się to uda. I jeszcze steka bym musiał dorwać. Cholera, zupa zagotowana, a za steki to się nie wzięła, no. Ech. Ciekawe, co tutaj w tym miejscu będzie, bo tutaj stołu nie mogłem postawić, słuchajcie. Takie rzeczy. Weźmy te dwie kiełby. Czemu ona się nie bierze za gotowanie, za zarobienie tych steków, to ja nie wiem. O! Co się stało? Coś zwymiotował, aha. A ciekawe, dlaczego oni wymiotują, słuchajcie. Czy ktoś to odkrył? Dlaczego oni właściwie wymiotują? Bo nawet jeżeli potrawa jest dobra, no to nie powinni, prawda? Tak mi się wydaje. Czy to jest losowe? Czy oni po prostu tak losowo mają, czy? Dobra, jedna zupa, jedna kiełba, jeden stek. Dawaj kiełbasę. Nie wiem, czy ona tam z czymś poleciała. O, matko i córko. Się kuźwa, uwijam jak w ukropie. Naprawdę się uwijam jak w ukropie. No tutaj co chwila coś. No dobrze, zrobiłam je w konia. Okej. No i teraz co tam dalej? No i na razie jest przerwa. No dobra. Tutaj zupka. Zupka jest. Może ja bym doniósł jeszcze drewna. Elegancko. No i czy któraś, która to tam robi jako kuchareczka? Widzę, że kuźwa nie ma chętnych do robienia. Może to trzeba stąd zgarnąć wszystko, żeby ona zechciała. I teraz zobaczmy. Na nocnej zmianie się nie gotuje, proszę państwa. To nie ma takiej potrzeby. Dobra, tam zupa podana. Okej. Gdzieś jest brudny stół. Pewnie na sali szlacheckiej. Tak. No, ale mamy, słuchajcie, więcej stołów dla szlachty. Może to pomoże nam w szybszym zrealizowaniu zadania. Brakuje nam, proszę państwa, 8 sztuk wina, żeby 8 kieliszków wina, żeby można było już to zadanie zaliczyć. Być może kolejnym zadaniem będzie znowu serwowanie potraw, tam piwa, zupy, wiadomo, o co chodzi. No ale w końcu dojdziemy tam, powiedzmy, do tego momentu, aż kolejny raz będziemy mogli tawernę rozbudować, tym razem na poziom 9. Już nam niewiele brakuje, bo poziomów jest, jak widzimy, 12, przy czym na 11 i 12 to już praktycznie niczego nie dostajemy. Ale tutaj jeszcze, tak, 9 poziom, no i na 10 kolejną pomocnicę. A, dwie kolejne pomocnice. No, to jest o co walczyć, bo być może tych kelnerek namnożymy tyle, że to i tak nic nie da, ale będziemy mieli tutaj mnóstwo światła. One tam
Wiadomo, no zobaczcie, no drewno się marnuje, mięso jest. A panna nie gotuje, no. Kiełby pozostawiane. A, gościu już żre, dobra. No to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.